Dlaczego deweloperzy są zawsze tacy spokojni? Bo cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze będzie git. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga, a przy okazji w drugim odcinku kursu o gicie. I w dzisiejszym odcinku już nie będę gadał cały odcinek do kamery, obiecuję, za chwilę zniknę z waszego pola widzenia i zobaczycie mój terminal. Natomiast y, tytułem wstępu chciałem tylko powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozmawiać o tym, jak w ogóle skonfigurować na początku gita. I tutaj. Uprzedzam, będzie parę komend, których pewnie nie będziecie rozumieć, jeśli nigdy z Gita nie korzystaliście, nie korzystałyście. I nie ma w tym absolutnie nic złego, tylko proszę Was, żebyście zrobili ze mną ten leap of faith, jak to się mówi. I po prostu zaufali mi, że musimy te kroki wykonać, a w dalszej części tego kursu dowiecie się, co te komendy dokładnie oznaczały. Natomiast zrobimy to tylko po to, żeby w dzisiejszym odcinku stworzyć pierwszy komit, a może nawet nie jeden commit. Więc do tego wszystkiego ta konfiguracja będzie nam potrzebna, a teraz już nie przedłużając, pokażę wam jak się komituje, czym właściwie jest komit. zrobimy taki deep dive, yy, czym w ogóle komity są w tym całym file systemie gitowym, więc lecimy do kompa. Dobra, więc zanim zaczniemy, tak jak mówiłem, słowem wstępu, krótka konfiguracja i krótkie przejście przez to, jak wygląda mój setup. Yy, ja sobie korzystam z terminala, który się nazywa Item2. Polecam Wam korzystanie z Warp, to jest taki nowszy, nowsza apka która ma auto autouzupełnianie i ficzery związane z AI. Ja niestety nie mogę używać warp do tutoriali, ponieważ on podpowiada komendy, które napisałem w przeszłości, na przykład w pracy i nie mogę tej historii w żaden sposób usunąć, więc niestety muszę się obejść smakiem, ale iTerm też jest całkiem spoko. I shell'em terminalowym, z którego ja korzystam, to jest ZSH, albo tak zwany ZShell. Domyślnie, jeśli nigdy z terminala nie korzystaliście, albo zaczynacie dopiero to, być może, że macie ustawione jeszcze jako domyślny Shell Unixowy, jak zmienić na ZSH? Dowiecie się w internecie, jest 1000 milion po prostu instrukcji. Jest to bardzo proste, przy okazji, więc nie wiąże się to z żadnym tutaj ryzykiem ani z trudem. I dodatkowo na ZSH można zainstalować sobie na przykład OMI oh ZSH który bardzo fajnie formatuje nam tekst, a przy okazji ma bardzo fajne featurey związane z auto właśnie z pokazywaniem branczy w Gicie i tego typu rzeczach. Ja od lat korzystam z lżejszej wersji czegoś podobnego, czyli ze Slim ZSH, które znajdziecie w opisie do tego odcinka, więc jeśli chcecie sobie pobrać albo jedno, albo drugie, to zachęcam, bo po prostu ułatwia to pracę. I kolejną rzeczą, z której będziemy korzystać, ponieważ dzisiaj z terminala praktycznie nie będziemy wychodzić, jest edytor tekstu Nano, który domyślny jest na Macu jako edytor tekstu w terminalu. Natomiast na Windowsie zakładam, że jest albo coś innego, albo coś podobnego, albo będziecie musieli sobie to doinstalować. Tak samo pewnie na Linuxie, ale jeśli jesteście na Linuxie, to pewnie wiecie o terminalu dużo więcej niż ja. Natomiast jeśli, tak jak mówiłem, Nano jest domyślnym edytorem tekstu dla terminala, tak w Gicie Git ma swój domyślny edytor tekstu, jest nim Vim, o którym być może słyszeliście, słyszałyście choćby na podstawie memów o tym, jak nie można to z niego wyjść i jak bardzo jest to skomplikowane. W każdym razie, żeby nie utrudniać sobie życia, i też przy okazji, Vim uważam, jest zbyt skomplikowanym edytorem na proste edytowanie komitów, możemy sobie to zmienić. Więc pierwszą rzeczą, którą sobie wpiszemy w gicie, to jest git config i niestety musicie tutaj zaufać, że ta komenda będzie działać i po prostu musicie podążać za mną. Nie będziemy tutaj w, wnikać w szczegóły, co ona dokładnie robi, ale zakładam, że domyślacie się po tym, jak jest po prostu napisana. Więc mamy git config, myślnik, myślnik global, core.editor i tutaj w cudzysłowie nano. I dzięki temu zmieniliśmy sobie wima na nano, będzie nam po prostu dużo łatwiej. I drugą rzeczą, którą musimy sobie zrobić, tutaj niestety muszę Was prosić o to, żebyście zmienili nazwę domyślnego brancha z master na main, nie wiedząc jeszcze czym są brancze, ale spokojnie dojdziemy do tego na razie, mi po prostu zaufajcie. Musimy wpisać taką komendę git config myślnik, myślnik global init.defaultbranch main. Ponieważ historycznie domyślnym branchem, na którym się pracowało, był master, ale z racji poprawności politycznej yy, zmieniono nazwę master na main. I od paru lat mamy po prostu maina. Więc musieliśmy to zrobić. Inaczej, gdybyście utworzyli nowe repozytorium na komputerze, to prawdopodobnie i tak dostalibyście taką komendę, że musicie to wpisać. Także wybiegamy tutaj trochę w przód i po prostu unikamy dostania tej komendy. I kiedy jedną i drugą rzecz mamy już zrobioną. Możemy przystąpić do właściwej operacji, czyli do utworzenia repozytorium w folderze, w którym się znajdujemy. Zobaczcie, że na razie, jak sobie sprawdzimy, co zawiera nasz folder, to zawiera absolutnie nic. I chcemy, żeby git zaczął działać, żeby zaczął obserwować nasze pliki, ponieważ to jest folder projektowy, w którym będziemy pracować, w którym będziemy właśnie tworzyć nasz urojony projekt. Nie wiem, czy to jeszcze będzie projekt. Prawdopodobnie skończy się po prostu na, na kilku plikach, bo. Tłumaczymy tutaj gita, a, a nie robimy jakąś nie wiadomo jaką skomplikowaną apkę. Nieważne. W każdym razie, żeby utworzyć repozytorium gitowe w naszym folderze musimy wykonać komendę, która jest bardzo prosta, nazywa się git init. I dostajemy informację Initialize empty git repository w naszym folderze. Zobaczcie, że mówi nawet, że pojawił się nowy folder w hello Roman git. I teraz jak sobie wylogujemy, to zobaczymy, że faktycznie pojawiła się tutaj nowa pozycja, do której możemy sobie nawet wejść. Mam nadzieję, że do momentu, kiedy odpaliliście, odpaliłyście ten kurs, to zapoznaliście się z terminalem. W każdym razie dla tych, co się zaspali, LS to jest metoda w terminalu, która po prostu listuje nam wszystkie rzeczy, które znajdują się w danym folderze. Możemy zobaczyć, że mamy tutaj FetchHead, Head, Config i Description. To są pliki, bo są na biało i mamy foldery Hooks, Info, Objects i Refs. I jeśli ciekawość nas zżera, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę tutaj pobuszować po tym folderze i zobaczyć, co tutaj się właściwie dzieje. Więc przeczytajmy sobie wszystkie pliki na razie. Fetch head jest pusty. head zawiera odniesienie do naszego brancha, na którym się obecnie znajdujemy. config ma jakąś tam podstawową konfigurację. Description jest puste, ponieważ nasze repozytorium nie ma żadnego description jeszcze. Moglibyśmy to zmienić. I teraz odpalmy sobie folder i zobaczmy, co mamy w Hooks. Tu mamy sporo różnych rzeczy, którymi teraz się nie będziemy zajmować, ale o Hookach Gitowych będę w tym kursie opowiadał. Info ma jeden plik. Jest to kolejny plik konfiguracyjny, którym też nie musimy się przejmować. Natomiast Objects i Refs, którymi będziemy się interesować w tym odcinku, są puste. Nie ma tutaj kompletnie nic. Więc możemy sobie wyjść z tego folderu. I teraz już przechodzimy do rzeczy, których faktycznie będziemy używać na co dzień w pracy z gitem. Zaczniemy sobie od komendy git status, która, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje nam status naszej przestrzeni roboczej w gicie. Status naszych plików, co się z nimi dzieje. Więc zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Dostaliśmy informację, że nie ma jeszcze żadnych komitów, że mamy jeden nieśledzony plik i że nic nie zostało dodane do komitu, który chcielibyśmy stworzyć, jeśli chcemy dodać ten plik, to musimy użyć komendy git add. W ogóle w gicie jest tak, że bardzo dużo tych komend nam podpowiada w razie, gdyby coś się działo, więc jest to całkiem fajne, nie trzeba cały czas siedzieć w Google i, i tego wszystkiego sprawdzać. W każdym razie, mamy tutaj plik, który jest specyficzny dla systemu macOS, nazywa się ds-store i w żaden sposób nie jest nam potrzebny w projekcie, nie chcemy z nim nic robić i paradoksalnie, zanim cokolwiek do gita dodamy w naszym kursie, to musimy się nauczyć, jak ignorować pliki, których nie chcemy dodawać do naszego repozytorium. A tych plików może być całkiem sporo, bo może być to właśnie DS Store, może być to na przykład WebStorm tworzy coś, co się nazywa. czyli taki folder konfiguracyjny całego IDE dla danego projektu, więc tego typu rzeczy absolutnie nie wchodzą w skład naszych projektów, naszych repozytoriów. Bardzo popularne też na frontendzie mamy foldery Node modules gdzie instalowane są wszystkie moduły, z których korzystamy. Oczywiście ten Node Module zważą zawsze bardzo dużo i nie chcemy, żeby one były dodawane do naszego repozytorium, ponieważ możemy sobie je lokalnie już później pobrać. I do ignorowania rzeczy w gicie służy specjalny plik, który się nazywa Gitignore. To jest plik konfiguracyjny, który dodajemy albo do naszego repozytorium, albo możemy trzymać go gdzieś na komputerze i będzie on wtedy takim globalnym plikiem gitignore dla wszystkich projektów. I w przypadku rzeczy tak powtarzalnych jak DS Store polecałbym właśnie stworzyć globalny plik gitignore, ale zanim to zrobimy, zróbmy to na razie lokalnie i zobaczymy jak to działa. Więc stworzymy sobie za pomocą edytora tekstu plik gitignore i dodamy tutaj do niego po prostu nazwę rzeczy, którą chcemy ignorować. Zamykamy ten plik, chcemy go zapisać. I po tym, jak go zapisaliśmy, zobaczymy, on faktycznie tutaj istnieje. I co się teraz wydarzy, kiedy wpiszę git status? Zobaczcie, że ds store przestał być pokazywany jako nietrakowany plik. Mamy natomiast plik gitignore, który już musimy dodać do naszego repozytorium, jeśli chcemy, żeby on faktycznie tutaj działał. Natomiast, tak jak mówiłem, w przypadku ds store. To będzie powtarzalne na Macu, na każdym w każdym folderze nam się zrobi taki podfolder, więc chcemy zrobić to trochę inaczej. I na Macu zrobimy to w taki sposób, że odpalimy sobie plik w naszym rootowym folderze na komputerze i tam stworzymy gitignore. Zobaczcie, że u mnie już istniał taki plik. Ja celowo tutaj usunąłem sobie ds-store, właśnie żeby pokazać Wam to w tej lekcji. W każdym razie... Mamy jeszcze inne rzeczy, które tutaj będziemy ignorować i w tej postaci chcemy zapisać ten plik. Usuniemy sobie gitignore z naszego folderu i kolejną komendą konfiguracyjną w tym odcinku, którą musimy wykonać, jest git config myśnik global core. file i tutaj ścieżka do naszego gitignore, które przed chwilą globalnie utworzyliśmy. Zobaczcie, że ta ścieżka, to nie jest ten folder, w którym obecnie się znajdujemy. On się znajduje tutaj, zaraz po, po tym slashu pierwszym. Dobra. Dodajemy git status i teraz mamy czystą kartę. To znaczy, DS Store nadal istnieje w naszym folderze, ale jest już ignorowany globalnie przez nasz git ignore file. Dla osób, które robią ten kurs na Windowsie, tylko chciałem powiedzieć, że wygooglałem i z tego co widzę, to trzeba wykonać taką komendę więc git config tak samo, global core excludes file tylko ścieżka jest inna. Tak wygląda ścieżka na Windowsie. Więc mam nadzieję, że to dla Was zadziała. A teraz, kiedy już skończyliśmy konfigurację i naprawdę możemy zacząć, to stwórzmy sobie jakiś plik. Na potrzeby tej lekcji w ogóle będziemy posługiwać się plikami tekstowymi, a nie kodem, bo będzie nam po prostu dużo łatwiej to wszystko zrozumieć. Nie potrzebujemy aż tak rozległych plików na wiele linijek z kodem. Chcemy na razie tylko zrozumieć, jak się komituje i co to w ogóle jest commit. Więc otwórzmy sobie nano i stwórzmy plik na przykład todo.txt. I musimy zrobić tutaj naszą todo listę. Więc. Zróbmy na przykład wyrzuć śmieci. Zamykamy nasz plik, zapisując go oczywiście. Widzimy, że on się pojawił w naszym folderze. Sprawdźmy git status, i mamy podobną sytuację jak wtedy, kiedy ds store nam tutaj wyskoczył. Tylko, że tym razem już ten plik chcemy dodać do naszego repozytorium w postaci komita. Więc jak możemy to zrobić? Git nam podpowiada. Możemy użyć git add. I w GICIE mamy kilka opcji, jak dodawać te pliki. Możemy je wpisywać tak jak one są, czyli po nazwie po prostu. Możemy wpisywać na przykład foldery, w których się znajdują. A możemy też użyć kropki, która mówi dodaj wszystko, co tylko znajduje się w Hello Roman Git i nie jest ignorowane, to dodaj to. Więc wychodzi nam na to samo, zróbmy to w ten sposób. Sprawdźmy teraz Git status. I mamy informację, że pojawiły się zmiany, które mogą zostać zakomitowane. Kiedy dodajemy coś do gita w taki sposób, to mówimy, że te pliki są staged. Dlatego tutaj mamy informację o tym, co możemy zrobić, żeby unstageować je. Czym jest stage, dowiecie się w następnej lekcji. Na razie się tym nie przejmujemy. Wiemy tylko, że git powiedział: Oho, dobra, jest nowy plik. Co dalej z tym robimy? No i to, co chcemy z nim zrobić, to oczywiście go zakomitować, więc teraz używamy komendy git commit. Otworzy nam się nano, o ile dobrze skonfigurowaliśmy na początku odcinka nasz domyślny edytor tekstu i tutaj zobaczcie, że możemy sobie jeździć tym kursorem po całym pliku, my chcemy utworzyć tak zwany commit message, czyli w pierwszej linijce na samej górze to będzie taki, nazwijmy to tytuł naszego comita. Możemy tych linijek dodać więcej. Wtedy ten commit będzie miał po prostu dodatkowe informacje. Ale na tym etapie wystarczy, chyba że wpiszemy jedną linijkę. Nie obowiązują nas na razie żadne konwencje nazewnicze dotyczące commitów, więc w tym momencie po prostu zrobimy coś super prostego. I po napisaniu tego commit message możemy zamknąć i potwierdzić zmiany. I zobaczcie. Mamy potwierdzenie, że pojawił się nowy commit, jeden plik został zmieniony z jednym insertion, czyli z jedną linijką dodaną. Tutaj tylko dodam, że zazwyczaj kiedy ja tworzę commity to nie robię tak, że piszę git commit i wchodzę do tego edytora, tylko robię git commit z flagą m, otwierając cudzysłów i tutaj robię to do list file, tutaj tworzę ten tytuł i tak po prostu tworzę commit. W ten sposób nie muszę wchodzić do edytora. Zazwyczaj ten commit message w postaci jednej linijki w zupełności wystarcza. To tylko jako taka ciekawostka, jako drugi sposób na utworzenie komita. Dobra, teraz co tutaj się wydarzyło? Możemy poznać kolejną komendę w gicie, czyli git log, która pokazuje nam historię naszych komitów. I mamy tutaj kilka bardzo ważnych informacji. Zacznijmy sobie od dołu. Mamy commit message, mamy dokładną datę, kiedy ten commit został utworzony. Mamy autora tego komitu i mamy hash. Czym jest hash? W dużym skrócie jest to niepowtarzalny ciąg znaków, które identyfikują nasz commit. Ale tak jak mówiłem, w tym kursie nie będziemy tutaj lecieć aż tak po łebkach i postaram się wyjaśnić to trochę bardziej dogłębnie. Więc teraz wejdźmy sobie do folderu git i zobaczmy, co w ogóle się wydarzyło w tym folderze, bo tutaj zachodzą wszystkie zmiany związane ze zmianami w naszym repozytorium. Zobaczmy, co tutaj się w ogóle wydarzyło. Otwórzmy sobie ten folder. Wejdźmy na przykład do Objects. Zobaczcie, że wcześniej mieliśmy tylko info i pack, które były pustymi folderami, ale teraz pojawiły się jakieś trzy dziwne foldery: 7a, 9c i c4. Jak sobie zobaczymy to w ten sposób, to zauważymy podobieństwo pomiędzy haszem naszego komitu. A tymi ciągami znaków, które mamy tutaj. Co więcej, jeden z tych folderów, 7a, jeśli połączymy sobie tytuł folderu z tytułem pliku, to wyjdzie nam dokładnie ten ciąg znaków. Ale o co tutaj chodzi? Dlaczego mamy trzy rzeczy? Czemu dodały się trzy rzeczy do tego folderu, które wyglądają bardzo podobnie do siebie, a my zrobiliśmy tylko jeden commit? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, odpalimy sobie Figmę i to wszystko teraz rozrysujemy. Abyśmy wiedzieli, jak to wszystko rozrysować i rozszyfrować w ogóle, to musimy użyć komendy, której raczej nigdy nie będziecie używać. To jest komenda ze zbioru komend, które ogólnie nazywamy plumbing commands, czyli takie hydrauliczne komendy, takie po prostu, które pokazują nam trochę pod maską, co się dzieje w Gicie. W każdym razie, komenda ta nazywa się git cat file. I podobnie działa trochę podobnie jak cat z terminala. Czyli jeśli teraz byśmy użyli sobie cat musimy tylko wyjść do naszego głównego folderu cat to -do list. No to przeczyta nam zawartość naszego to txt. Natomiast git cut file jest w stanie rozszyfrowywać zawartości plików znajdujących się pod tym haszem. Więc zobaczmy co tutaj jest. I mamy tutaj dwie flagi p i t. T mówi nam o typie danego hasza i widzimy że jest to commit a p pokaże nam zawartość. Czyli odczytaliśmy sobie to, co znajduje się pod tym haszem, który jest haszem naszego komita. I zobaczmy, że mamy tutaj cztery rzeczy. Mamy nazwę naszego komita, mamy komitera i autora, które w tym przypadku jedno i drugie to jest to samo. I mamy też kolejny hash, tree. I jak sobie zobaczymy, co jest w naszym folderze, to zobaczymy tutaj znowu kolejne podobieństwo. Czyli nasz commit to było 7A i później plik DA759. A nasz tree to jest 9c963f, czyli to co mamy tutaj. Dobra, nadal nic to nam nie mówi, nadal to jest mega dziwne. Zobaczmy co się dzieje pod tym kolejnym haszem, który jest oznaczony jako tree. Jego typem oczywiście jest tree, już mieliśmy to wcześniej napisane, ale co z jego zawartością? No i mamy tutaj kolejny hash, tym razem jego typem jest blob. I jedyne, co się na razie dowiedzieliśmy, to skąd się wzięły te trzy rzeczy. To znaczy, że nasz commit jest powiązany z czymś, co się nazywa tree, a tree jest powiązane z czymś, co się nazywa blob. Dobra, lecimy dalej. Ten blob, oprócz tego, że ma hash, to jeszcze mówi nam, z jakim plikiem w naszym repozytorium jest powiązany, czyli z txt. Zobaczmy, co się kryje pod naszym blobem. Otóż okazuje się, że pod blobem znajduje się zawartość naszego pliku. O co tyle zachodu? Dobra, zanim wyjaśnimy, o co tyle zachodu, to rozrysujmy to. Czyli mamy commit, który będzie naszym słoneczkiem. Mamy tree i mamy blob. One są ze sobą powiązane w taki sposób. Czyli póki co wiemy tyle, że kiedy dodajemy commit do naszego repozytorium, to utworzone są trzy rzeczy. Commit powiązany z commitem tree. I blob, który zawiera faktyczne informacje na temat pliku i jego zawartości. I teraz, żeby zrozumieć, po co w ogóle są tworzone te trzy rzeczy, musimy stworzyć kolejny komit. To, co jeszcze musicie pamiętać, to to, że nic w Gicie nie jest mutowalne. To znaczy, że jeśli raz coś zostało zapisane pod danym haszem, to nie ma opcji, żeby tego zmienić. Nie ma możliwości zmiany zawartości, na przykład naszego pliku, pod tym konkretnym blobem. Czemu wam o tym mówię? O tym za chwilkę. Stwórzmy sobie więc nowy plik który dodamy do nowego komitu. Powiedzmy, że będzie to books.txt. Książki, które ostatnio na przykład zacząłem czytać. Ostatnio zacząłem sobie czytać Sewerskiego zamęt, więc zapiszę to sobie. A dodatkowo na przykład zmieńmy coś w naszym to do. Nakarm kurzyka. Kurzyk to mój kod. I teraz zobaczmy nasz git status. Komenda, którą już znamy. Mamy tutaj informację o tym, że plik, który jest już śledzony został zmodyfikowany, a plik, który został dodany, jest jeszcze nietrakowany. Dlaczego git rozróżnia te zmiany w ten sposób, że nietrakowane pliki traktuje jako osobne, a zmodyfikowane, które wcześniej już zapamiętał sobie w jakimś innym komicie, wyszczególnia w taki sposób, o tym dowiecie się w następnej lekcji. Natomiast my na razie to, co chcemy zrobić, to po prostu dodać oba pliki do naszego komitu, więc musimy zrobić git add. czyli dodać wszystkie pliki, które znajdują się w folderze. Widzimy, że oba pliki zostały dodane. Zapisujemy to jako commit i zobaczmy teraz nasz folder. Wow, teraz to już jest tutaj niezły zamęt, faktycznie. Mieliśmy trzy foldery, teraz mamy aż siedem. Co się wydarzyło? Wracamy do terminala i będziemy znowu czytać. Po użyciu komendy git log widzimy, że mamy teraz już dwa komity w naszej historii i co więcej, ten nowy commit ma nowy hash surprise, surprise. Zobaczmy, co się pod nim kryje. Mamy tutaj nową informację, której nie było w pierwszym komicie, ponieważ pierwszy komit jest wyjątkiem, każdy kolejny komit będzie miał rodzica, czyli będzie odnosił się do jakiegoś komita z przeszłości. I teraz wiedząc to, możemy już sobie zacząć cokolwiek rysować. Więc mamy nowy komit, który wskazuje na rodzica jako ten pierwszy komit, który stworzyliśmy 7A75. Dodatkowo mamy Tree, które też wiemy już, jak rozszyfrować. I zobaczcie, że tym razem nasze tree zawiera dwa bloby, ponieważ mamy dwa pliki. Jeden został utworzony jako nowy, a drugi został zmodyfikowany. Więc ta nowa struktura wygląda dokładnie tak. I teraz co znajduje się pod tymi blobami? W Books mamy coś takiego, i tutaj bez żadnego zaskoczenia, tu tutaj xT, również zawartość tego, co tam wrzuciliśmy. I teraz zaczynamy powoli widzieć, co się tutaj dzieje. To znaczy, Mamy commit, który zawiera tri, który zawiera blob, który zawiera zawartość naszego pliku w danym momencie w czasie. Później mamy commit, który wskazuje, że jego rodzicem jest ten poprzedni commit, ale ma również swoje tree i ma dwa bloby, gdzie mamy również zawartość pliku, który już wcześniej istniał i został zakomitowany, natomiast znajduje się pod innym haszem. Dlaczego? Dlatego, że nie moglibyśmy zrobić czegoś takiego, że to tree wskazuje na tego hasza i zmienia na przykład zawartość Ponieważ tak jak mówiłem, nie można mutować rzeczy w gicie. Wszystko, co się wydarzy w gicie, jest niemutowalne i zapisane na amen. Wynika to z faktu, że tak jak mówiłem, git jest maszyną czasu, w której możemy się poruszać we wszystkich kierunkach i nawet w różnych y, liniach czasowych, o czym powiem przy okazji branczy. W każdym razie, dzięki temu, że korzystamy z gita, możemy wrócić do stanu z tego komita za pomocą jednej komendy, przy okazji, na przykład nie tracąc tego, co zrobiliśmy w tym komicie. Możemy to nadal gdzieś mieć zapisane. I to jest właśnie ogromna korzyść skorzystania z, z Gita, że możemy podróżować w tym czasie, ponieważ te wszystkie zmiany są bardzo bezpiecznie zapisane, nie można ich zmutować w żaden sposób i one tam po prostu zawsze będą. Stwórzmy sobie jeszcze jeden komit, żeby lepiej to sobie uzmysłowić. Powiedzmy, że zedytujemy sobie teraz Books. Jakiś czas temu sobie przeczytałem Polska na wojnie. Więc zapiszmy. Zobaczmy, że. Tylko jeden plik został zmodyfikowany, więc git go widzi. Dodajemy go sobie. Zobaczmy: git log. Już nie wchodzimy do folderu .git, bo tam się zrobi zaraz niezły galimatias. To, co potrzebujemy, to hash nowego komitu. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację, czyli rodzicem komitu 95280 jest ten poprzedni 4AC735. On zawiera 3, i teraz zobaczmy, co zawiera. To nasze drzewko. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, że nie zmieniliśmy nic w tudu, ale nadal mamy bloba z zawartością tego pliku. Zobaczmy, jak to możemy rozrysować. Czyli wiemy, że edytowaliśmy books, i tutaj stworzyliśmy sobie nowy blob. Znaczy nie my stworzyliśmy, git stworzył dla nas. Oczywiście już wiemy, co się będzie znajdować pod tym blobem, czyli zawartość naszego pliku. Już nie będę tego tutaj wrzucał, ale to, co nas interesowało, to, że ten blob to do już istnieje na naszym obrazku. Jest on tutaj. Więc git nie dość, że bardzo sprawnie operuje historią naszych komitów i dba o to, żebyśmy mogli w każdym momencie podróżować w tym czasie, to jeszcze jest bardzo wydajnym systemem i rozpoznaje, że jeśli nic się nie zmieniło, to on nadal będzie trzymał referencję do tego pliku, ale nie będzie tworzył nowego bloba, ponieważ nic się nie zmieniło, więc po co to robić? Po prostu będzie kierował nas do tego, Bloba, który już istnieje. Więc dwa drzewa prowadzą teraz do tego samego bloba. Więc kilka takich najważniejszych rzeczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali zapamiętały z tej lekcji. Za pomocą gita możemy tworzyć komity, które tworzą nam taką linię czasu naszych operacji, które wykonaliśmy w repozytorium, ale tworzymy to bardzo świadomie. To nie jest tak, że to jest jakiś auto zapis, tylko świadomie dodajemy konkretne pliki do danego komitu, tak, żeby coś w naszym repozytorium faktycznie zostało już na zawsze. Dodatkowo wyjaśniłem wam, w jaki sposób działa system plików gita, że zawsze z każdym komitem tworzy się i Tree, i Blob. Jeśli coś nowego się pojawiło w danym pliku. Jeśli się nie pojawiło, to Tree tworzy referencję do poprzedniego komita, gdzie ten Blob już istniał. I generalnie to, co znajduje się ponad naszymi słoneczkami dzisiaj w tym odcinku. To jest taka wiedza dodatkowa i ona Wam się raczej nie przyda na co dzień w pracy z gitem. Chciałem tylko Wam pokazać, w jaki sposób to działa, ponieważ bardzo wiele osób ma taki właśnie Podejście do gita, że to jest jakaś magiczna maszynka. To nie jest magiczna maszynka, tam są normalne pliki tekstowe i można je po prostu odczytać. I chciałem Wam trochę tego gita odczarować, żebyście się go nie bali, żebyście zobaczyli, że ten system jest w zasadzie dość prosty. Nie jest banalny, ale jest dość prosty do zrozumienia. I taka dobra świadomość tego, czym są komity, jak one powstają. Jakie mają zależności między sobą, to też nam się przyda później w kursie, na przykład właśnie przy okazji branży. W każdym razie dowiedzieliśmy się dzisiaj kilku bardzo ważnych rzeczy. Dowiedzieliśmy się też o kilku komendach, które są bardzo ważne, czyli git init, git log, git status, git add i git commit. Zachęcam do tego, żebyście sobie indywidualnie na swoich komputerach stworzyli repozytorium i po prostu pododawali jakieś pliki tak tylko, żeby zobaczyć jak to się wszystko robi, jak się dodaje później pliki do komita, jak się komituje i już obiecuję, że w dalszej części kursu będzie bardziej praktycznie nadal będzie trochę teorii, ale już być może nie tak low-levelowej, na pewno już nie będziemy schodzić tak często do folderu .git, może przy branchach jeszcze raz się tam zapuścimy, ale ogółem będzie już dużo praktyczniej. Mam nadzieję, że ta teoria Wam się podoba, że też trochę zmienia Wasze postrzeganie tego, jak ten git funkcjonuje, jeśli mieliście z nim wcześniej do czynienia. A jeśli to Wasz pierwszy raz z gitem, to mam nadzieję, że wyjaśniłem to w taki sposób, że nikomu czaszka nie wybuchła. Starałem się to zrobić jak najprościej, przy okazji używając bardzo ładnych ikonek. Mam nadzieję, że docenicie. To tyle ode mnie i jeszcze idę się z Wami pożegnać przed kamerę. I w tym odcinku to na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić, czym właściwie są komity i jak one powstają tak bardzo dokładnie, że to nie są jakieś magiczne obiekty zawieszone w jakiejś bliżej nieokreślonej przestrzeni, tylko to są po prostu pliki, do których możemy dotrzeć tylko że trochę bez sensu, bo nie tak się korzysta z Gita, więc to co dzisiaj zobaczyliście, jak już mówiłem, nie będziemy wchodzić do folderu .git chyba już nigdy więcej, ale w tym odcinku było to bardzo potrzebne, bo też zrozumienie tego jak, jak to wszystko działa. Pozwoli Wam później zrozumieć całą resztę. I oczywiście, jak zwykle, zachęcam Was do komentowania, do zadawania pytań. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego odcinka, a być może przyszło Wam w trakcie coś do głowy, co chcielibyście, żebym przedstawił w następnych odcinkach, o tym również napiszcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.